Ostatnio udało nam się uciec przed zombim. Musimy sprawdzić, gdzie on idzie i co robi na naszej farmie. Dokładnie, dlatego że nie znaliśmy jego miejsca, gdzie on się cały czas ukrywał. A stoi tam, zobaczcie. Patrzy się na nas. I cały czas wie, gdzie jesteśmy. Chyba że on nas chce zaprowadzić gdzieś. Stary, to jest dobry pomysł. Albo chce orzeszki. Chodź. Dobra, idziemy się. Czekaj, zanim pójdziemy, potrzebujemy jakiejkolwiek broni do ręki chyba jednak. Ja znalazłem, stary. Mamy. Kosa, nie, może tego nie, bo... Człowieku, przecież to jest najlepsza broń na świecie. Ja nie wiedziałem, że ja takie coś wyciągnę, bo ja chciałem kija. Kurde, to działa. Dobra, ja ją biorę. No bierz jakiegoś kija, no co ci? Tupę to zaraz wsadzę. Ja mamy pręt. Ninjako, idziemy. Dobra, chodź. Zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz łapki w górę. Koniecznie. Nie ma szans, że on się ochroni. A nie my, jeżeli przypadkowo kogoś uderzy. On cały czas gdzieś tam idzie do przodu. On jakby się wracał, to nie jest tak, że on chce, żebyśmy go widzieli. W sensie, on chce, żebyśmy co jeśli to jest pułapka? A co jeżeli wsadzę cię kosę w dupę zaraz? Jak to pułapka? On może, może być. Może być, stary. Ale są zombie... głupie. No głupie, ale co z tego? Ale może pułapkę zrobić. Nawet głupie zwierzęta robią pułapki przecież. Mam pomysł. Lecisz z kosą na zombie i mu bułę na łeb. Dobra. Bułę na łeb. Żartowałem, wracaj, wracaj! W tym momencie najgorsza rzecz. Trzeba zajrzeć tam, gdzie on jest, ten zombiak. Co on tam robi? Idzie gdzieś. Co? Ej, idzie. Przechodzi na wylot. Gdzie? Na drugą stronę tam. Ale po co mamy iść za nim? On ma kryjówkę za stodołą. Ale jakby zawsze wychodził do stodoły. Więc coś jest jakby jego tak. Baza tam była w sumie. Ale gdzie bazę miał stodoły? Przecież byśmy zauważyli od razu. On w ogóle tam jeszcze jest? Nie. Co? Gdzie on jest? I chodźmy zobaczyć w takim razie. Wchodził. Człowieku. Zderzyłeś z nim prawie, zderzyłeś się. Była zmyłka w ogóle. Czy ty tu widziałeś to samo? Tam jest ukryte pomieszczenie, to co bunkier mówiłeś! To co mówiłeś, że pod tym jest jakieś przejście, on tam no, wszedł! Byłem, stary. No tak, ja nie mogę go ukryć, a wiesz, że tam są szyby. Normalnie. Zaglądamy. Szybko, przez szybę. Tak, dobra. To jest bunkier prawdziwy, nie da się zajrzeć. Jest uchylony, ale nie da się. Dobra, idzie z kamerą tam. Bartu, że... To zombiaka? Poszalałeś chyba? Dzięki, to ja idę. Chodźcie. Zostańcie, chłopaki. Patrzcie, tutaj jest jakiś pokój jeszcze. Co to jest? Co to jest za miejsce? Patrzcie na to. Tam są okna. Musisz być tak głośno. Co ty świr? Co ty nie robisz? Przecież za każdym razem, kiedy on to słyszy przecież jakby... O człowieku! Przez ciebie jak beknąłeś, to zombie teraz wyszło? Na górę? Czekaj, stanę tu. Panowie, wszedłem już na to. On mnie nie złapił. Ale jazda, zostałem sam, ale strasznie. Zobaczmy bunkier. Szybko, do środka i zamykamy. Jazda. Szybko. O kurde, dobra, zamykamy to. Widzicie, co to jest za miejsce? Zaryglowaliśmy. Właśnie trzeba będzie, ale ogólnie wychylił łeb i nie ma go do tego czasu. Ale trzymaj, Grzesiu. Zawsze miotasz jak trzeba, tą łopatem wykrywaczem, więc odkurz tu w tym czasie. Jak odkurz? Nie wiem, rób cokolwiek, ja się zajmę tym. Musimy otworzyć tutaj okno, dlatego że nie możemy zaryglować się od wewnątrz. Żeby musimy otworzyć to okno i tutaj wejść, a zaryglować się od zewnątrz. Niestety, bo inaczej nam się nie uda. Nie otworzysz tego. Patrz. Otworzyło się. Tak jest. I teraz musimy stąd uciec, a to jest nasze jedyne wejście, żeby tu wrócić. Zaryglować musimy to od zewnątrz. Więc pytanie, nie robimy stare we dwóch, bo jeżeli złapie nas we dwóch, to jest koniec. Pojedynczo. Jeden zostaje tu, jeden szuka rzeczy i na odwrót. Dobra. Papier kamie? Trzy, cztery, idziesz ty. Dobra. No, idziesz. Dawaj, idziesz. Znaczy, teraz mówić mógł wyjść normalnymi drzwiami. No drzwiami miałeś wyjść. A, dobra. Co? Stary, ale na pewno go tam nie było? Nie, dawaj, lecisz. Żartowałem, oczywiście, że tam jest debilu przecież. Gdzie on? O, masz łańcuch. Tak. Dobra, w takim razie ty trzymaj z nim, a ja wychodzę. Też. W takim razie. Dobra, chłopaki, ja wracam za jakiś czas. Pośpiesz się, szybko! Dobra, w takim razie ja muszę znaleźć jakiekolwiek rzeczy, żeby przed zombie uratować chłopaków. Paleta na 100% idzie. Ja już dłużej nie utrzymam. Puszczaj zombiaku. Szybko, Jack, pośpiesz się. Masz jakiś patyk? Gable daj. Ja go zdzielę. Poszedł! Patrzcie, grabie, może się przydadzą to? To jest dobre. Weźmy to ze sobą, a może nam się uda. Zostawcie łapkę w górę, suba. O cholera, jasna. Jest, nareszcie, ktoś musi... Dobra, trzymaj to! Dobra, lecę dalej, po resztę. Pomoc! Prawie mnie złapał! Poszedł! Prawie mnie zjadł, stary! Pośpiesz się, chłopie! Szybciej! Dobra, jeszcze jedna rzecz dosłownie, ostatnia! Jaka? Otwieram prawie! Dobra, mam wszystko! Dobra, panowie, wszystko mam. Zjeżdżalnię sobie zrobiłem. Oczywiście. Poszedł sobie gdzieś, stary. A, czyli się dobrze bawiliście. Prawie to po co ja się tak spieszę?
Dobra, nie mamy czasu na takie zabawy, zamykamy po okno wszystko. Barykaduj to! Walisz to, nie mamy czasu. Na razie musimy to zrobić. Dobra, mam więcej rzeczy, zdecydowanie. Czekaj, mam coś. Wędkę. Widzowie, ja tu prawie ginę, a ten wędkę. Dawaj jakiś patyk, szybko patyk dawaj. A, sorry, poczekaj. Masz to, metalowe. Jest! Jezu, przecież to jest genialne. Dobra, gotowy? Zarąbiście, przynajmniej zombie nie ma gotu, ale ja jest jeden problem. No. Ja go w ogóle tam nie słyszę. Otworzyli to! O, zamykaj! Zamykaj to, zamykaj! Gdzie jest ta blokada? Dobra. Stary, ale mieliśmy farta. Halo? Witam serdecznie, jeszcze mogę pomóc pana zombiaka? On chyba mnie nie lubi, dobra, call center odwołujemy. Czekaj, Jack, nie zamiatajmy tylko... No jak mamy tu zamieszkać? No zamieszkać na... No dobra, masz rację, zamierzmy. No, raczej. Co robimy dalej? Plan, szybko. Ej, a może sprawdźmy, co on tu przechowywał. Stary, patrz, on tu ma jakąś plantację w ogóle. Ej, i masz jedzenie, zobacz. O, czyli on się... Wiesz, że on ma całą koszulkę we krwi i myślałem, że on się ubrudził krwią, a to są buraczki. I to dobre, ej, serio, stary. Co mi orzeszki zaczął jeść? Co tu ma? O, fuck. Nie wyjmiesz ręki teraz? Nie. Serio? No. Dobra, zostawiam tu już kij. Nie mamy na to czasu, chodź. Potem rozkminimy, jak to zdjąć. Dobra. Wiesz, że musimy zrobić tutaj sobie porządek, bo inaczej nie wyjdziemy do domu na noc. I będziemy spędzać tu 24 godziny albo 50, ukrywając się przed zombie. Ale mi się to podoba, stary, że jesteśmy w bunkrze. Zawsze chciałem przenocować w bunkrze i posiedzieć. Ja też, no nie? Przyznasz, to nie jest takie złego, złego nie jest złe, ale... Ale zombie nas goni, więc to nie jest najlepszy moment. Posprzątajmy to wszystko albo znajdźmy jakieś szczegóły. Patrz, jego ciuchy normalnie. On się w to przebiera, przecież to są zombiakowe. W ogóle zobaczmy to, bo po pierwsze, że tu są jakieś gotowe przetwory, więc przeżyjemy na pewno. Ale mamy. Weź tam przetrzę wszystko, czy tam mamy na wieczór imprezy? No bo jeżeli mam zostać w tym bunkrze... O kurde! Strzeliło, stary, pułapka była! Co? Jeśli nie znajdziemy pełnej flaszki, nie wierzę w to, że nie znajdziemy. Musi być pełna flaszeczka. Albo wielki flachon! To jest mocne. Wiesz, że w domu dziada jak kiedyś byłem na rurek, się też znalazłem coś takiego. To jest gołą produkcja wina. W sensie wina, alkoholu i spirytu. Więc znajdźmy jakiś spiryt na wieczór, żeby się dobrze bawić. Uuu, mam! Jest! Tak? Patrz! O! Figa z makiem, nie ma nic. Stary. Ja uważam, to chamstwo, w Polsce się takich żartów gnoju nie robi. Tak się nie robi takich stary, żartów. Stary, pomyśl, że ten zombiak tu mieszka od nie wiadomo kiedy. On wszystko wychlał, wszystko, to i tak cud, że jedzenie zostało. Wszystko wychlał i spalił już kogoś. Nie. Ale musimy sobie zrobić łóżka jakiekolwiek, wiesz? Tak serio, więc tak, ja mam pomysł. Genialny. Za ciężkie, zdecydowanie nie będę się siłował. Czek, to jest łóżko piętrowe. Ja śpię na piętrze, ty na parterze. Dobra. Nie, Kamil powiem, że ktoś śpi na parterze. Dobra. 3, 4. Jest. No to ja sobie tylko wezmę tą ławkę, bo fajnie. O, co to jest? Czy to jest jedzenie? Jakie zgniłe. Patrz. Uff. Zombiatki kartofle. Stary, wiesz, że on takie je na co dzień normalnie? Dobra, stary, serio trzeba coś zdecydować, bo ja zacznę wariować, jeżeli nie będę miał celu będąc tu. Wiesz, o co chodzi. Ja wiem, co robimy. Układamy faktycznie łóżko z tych skrzyni, bo nie możemy na podłodze spać. Nie, no. Kurde, a wiesz, co jest najgorsze? Ja mam namioty w samochodzie, gotowo otwarty samochód jest. I mam, żeśmy przenosili. I to jest plan. Jak my stąd wiecie, kiedy zombie jest dookoła? No dobra. Kto przygotuje lepsze łóżko teraz wygrywa? Ja potrzebuję challenge'u teraz. Dobra. Patrz, jakie to jest fajne. No ja to chciałem. Masz. Nie, żartuję, nie chciałem. A ja nie potrzebuję tego. A, no dobra. Ja po prostu powiedziałem, że fajnie. Dobra, ja wsadzę nogi, żeby się już przyzwyczajać powoli, jeżeli zombie ma nas zjeść. Coś do przykrycia mamy? Ja też maty śmierdzące biorę. Ej, nie mamy nic do przykrycia, ale to jest lipa. Nie, nadal nie mamy nic. To nie jest rozwiązanie dla mnie. Śmierdzi ta szmata, no ale cóż, takie mamy warunki, no co? Teraz będę... nie ma Louis Vuitton, nie ma Yves Saint Laurent, nie ma wszystkiego. Gucci Gang nie ma... Oczywiście, że są szmaty. No to co, jakaś decyzja? Czy jeden wychodzi i idzie po namioty, czy po prostu teraz idziemy spać? Zobaczyć po prostu, co się wydarzy dalej. Przeczekajmy chwilę, odpocznijmy, błagam. No jest za wcześnie na sen. A jeśli trzeba będzie, pójdziemy po namioty, zrobimy camping. Mam nadzieję, że nie będziemy tu siedzieć 50 godzin, a zombie będzie dookoła, bo będzie lipa jak nic. Jeżeli widzowie zostają 10 tysięcy łapek w górę, to my zostajemy w takim razie. Tak. Słychać zombiaka cały czas. Szybko łapkę w górę, zostawiacie suba, a my musimy zrobić łóżka. Dziękuję, do zobaczenia. Nice, su!